W dzisiejszym odcinku odwiedzam dosłownie na chwilę Bolzano, miasto nazywane Bramą do Dolomitów. I właśnie Dolomity będą moim celem na dzisiaj, ponieważ od razu skieruję się w stronę Ortisei, czyli malowniczego miasteczka położonego w południowym Tyrolu. Stąd wyruszę na szczyt słynnej Sekady, a na koniec mojej podróży po Dolomitach odwiedzę najbardziej instagramowe miejsce, czyli Lago di Braies. Zapraszam do oglądania. Bolzano ze względu na swoją burzliwą historię i transgraniczne położenie w przeszłości kilkukrotnie zmieniało władców, dlatego dziś miasto stanowi istny tygiel kulturowy. Idąc w kierunku głównego placu, czyli Piazza Walter, można dostrzec, jak mijane ulice wręcz emanują wieloletnimi wpływami niemieckimi, włoskimi i austriackimi, przypominając o burzliwej historii. Architektura kojarzy się bardziej już z niemiecką niż włoską, a serwowane dania również nie przypominają mi już tych z wcześniej odwiedzanych miast. Bolzano słynie ze swojego urokliwego i malowniczego starego miasta, ale to, co przyciąga tutaj turystów, to również usytuowanie miasta, ponieważ Bolzano oferuje nam spektakularną górską scenerię. Na pierwszym planie widzimy niekończące się zbocza porośnięte winoroślą, natomiast w oddali możemy już dostrzec wyłaniające się ośnieżone szczyty Dolomitów. Miasto oferuje naprawdę sporo ciekawych atrakcji, jednak ja od razu kieruję się w stronę dworca autobusowego, skąd tu ruszam w kierunku Ortisei. Droga prowadzi serpentynami przez strome zbocza gór, a za oknem cały czas towarzyszy mi widok na słynne tutejsze winnice, kamienne kościoły i rozległe doliny. Po niespełna godzinie wjeżdżam do Ortisei. Już na samym początku moją uwagę przyciąga tradycyjna architektura. Szczególnie fasady budynków, jeśli się przyjrzycie, można dostrzec precyzyjnie zdobione detale. Naprawdę jest to imponujące. Natomiast znajdujący się w centrum deptak uznawany jest za najpiękniejszą ulicę handlową w całych Dolomitach. W sklepikach z pamiątkami spotkamy głównie drewniane figurki, a to dlatego, ponieważ miasteczko zasłynęło jako ośrodek rzeźbienia w drewnie. Tutejsze rodziny od pokoleń zajmują się rzeźbiarstwem, zwłaszcza postaci biblijnych. Ortisei, położone w dolinie Val Gardena, stanowi doskonałą bazę wypadową do uprawiania turystyki pieszej lub jazdach na nartach w Dolomitach. Można powiedzieć, że jest to prawdziwy raj dla turystów, a składa się na to również możliwość wjechania kolejką linową na sam szczyt Sekady, co właśnie zaraz zrobię. Ale żeby nie było zbyt łatwo, to kupuję bilet tylko do stacji środkowej, skąd udaje się już pieszo na szczyt. Po wyjściu z wagonika odnoszę wrażenie, jakby czekała mnie naprawdę długa i wymagająca wspinaczka, ale trasa okazuje się całkiem przyjemna. Oczywiście jest męcząca, ale szlak prowadzi naokoło góry, tym samym omijając najcięższe podejście. Dlatego myślę, że trasa nie powinna przysporzyć większych problemów. Po około 2 godzinach docieram do pierwszej restauracji, przypominającą małą alpejską chatę. W tym miejscu odnoszę wrażenie, jakby szczyt był już na wyciągnięcie ręki, jednak marsz do punktu widokowego zajmuje mi jeszcze około godzinę.
Cekada to góra, która znajduje się w rezerwacie przyrody Pues Oder w Val Gardena i jest częścią Dolomitów. Ze szczytu, liczącego 2518 metrów nad poziomem morza, widać słynne na wielu fotografiach postrzępione skośne szczyty masywu Oder, które sprawiają, że ten punkt widokowy jest tak sławny. Stąd również można oczywiście kontynuować wędrówkę grzbietem Cekada w kierunku Oder Peaks. Niezależnie od tego, czy wybierzemy piesze wędrówki, paralotniarstwo górskie, wspinaczkę, czy może wycieczki po znajdujących się tutaj dookoła alpejskich chatkach, myślę, że góra i jej okolice spełnią wszystkie nasze oczekiwania. Na górnej stacji znajduje się restauracja oferująca jedzenie i napoje. Ja w tym miejscu nie mogę sobie odmówić lokalnego Apfelstrudel. Niestety, robi się późno i muszę schodzić, ale przede mną kolejne wyjątkowe miejsce. Żadna wycieczka w Dolomity nie jest kompletna bez postoju w Lago di Braies. Dlatego decyduję się na długą i mozolną podróż z kilkoma przesiadkami, ale tylko dlatego, że nie potrafię sobie odmówić wizyty nad jednym z najpiękniejszych jezior we Włoszech, tym bardziej będąc już w Dolomitach. Jezioro położone jest na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza i jest częścią parku Fanes Sanes Braies. To, czym najbardziej urzeka, to chyba ten turkusowo-zielony kolor oraz imponujący masyw Zicofel, który tworzy naprawdę oszałamiające tło dla jeziora. Istnieje łatwa pętla szlaku turystycznego wokół. W zależności od tempa spacer może potrwać trochę ponad godzinę. Jednak to, co przyciąga tutaj tłumy turystów, to fakt, że Lago di Braies zasłynęło jako miejsce instagramowe. Dlatego najpopularniejszą czynnością jest z pewnością wypożyczenie drewnianej łodzi i wykonanie idealnego zdjęcia na tle gór. Jednak jak to zwykle bywa, ładne zdjęcie, a rzeczywistość wyglądają zupełnie inaczej. Dlatego, aby w pełni cieszyć się wizytą i mieć szansę na wypożyczenie łodzi, to polecam przyjechać tutaj o bardzo wczesnych godzinach. Moja podróż po Włoszech właśnie w tym miejscu dobiega końca, co jednocześnie oznacza chwilowy koniec lekkich wakacyjnych tematów. Dlatego już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, który będzie naprawdę wyjątkowy. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia.